Witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. W dzisiejszym epizodzie kolejny raz wybierzemy się w rejon Indii i mowa będzie o podwodnych budowlach. Otrzymowa jest w książce Tajemnice Podwodnych Miast, której autorem jest Graham Hancock. Chciałbym wam pokazać, że na podstawie wiedzy lokalnych mieszkańców oraz starożytnych legend czasami można i dokonać niesamowitych odkryć archeologicznych. Kilka miesięcy temu w jednym z odcinków na temat podwodnych odkryć wspominałem, że miejscowi rybacy bardzo dobrze znają mity o zatopionych miastach. No i w rozmowach z Hancockiem wspominali o wielu ciekawych rzeczach, które widzieli. No oczywiście ortodoksyjni archeolodzy, no nie są ani troszeczkę zainteresowani tym, co do zaoferowania ma miejscowa tradycja, legendy, czy chociażby obserwacje ludzi, no w tym przypadku rybaków. Nawydaje no wydaje mi się, że jest to bardzo istotne, ponieważ no spędzili oni niemal całe życie na pływaniu po tych akwenach i robili to w różnych warunkach pogodowych. Wielokrotnie mieli okazję oni pływać, gdy wody były spokojne, no a zazwyczaj ta woda tutaj jest zamulona, a więc wtedy, gdy woda była spokojniejsza i dosyć bardziej klarowna, no to umożliwiała obserwację kamiennych konstrukcji pod wodą. Często musieli oni nurkować bardzo głęboko, żeby uwolnić zaplątane sieci rybackie lub kotwice, no i podczas tego właśnie nurkowania mieli wielokrotnie dostrzegać pod wodą różne budowle, które sami nazywali pałacami i świątyniami. Takie budowle są idealnym miejscem dla ryb, które szukają tam schronienia. Dno oceaniczne na południowym wschodzie Indii jest ponoć dosyć płaskie, no więc no takie budowle w tamtym miejscu faktycznie mogą przyciągać różnego rodzaju ryby, a miejsc pełnych ryb no oczywiście poszukują ludzie, którzy właśnie je łowią, a więc rybacy, ponieważ z tego się utrzymują i swoje rodziny. Ponoć takich relacji rybaków jest mnóstwo, no jeżeli faktycznie jest to prawdą, że jest ich tak wiele, no to nie sądzę, żeby wszyscy oni zmówili się i wymyślali takie głupoty, za które przecież i tak im nikt nie płaci. Gdyby tymi miejscami, o których opowiadają, zainteresowali się na przykład archeolodzy, to mogliby zabronić połowu ryb w pobliżu tych lokalizacji, no bo tak jak mówiłem, mogą zaplątać się różne sieci, bądź jakieś kotwice, które trzeba potem siłowo odrywać, no i jest ryzyko, że coś tam się zawsze uszkodzi. Dlatego uważam, że być może archeolodzy mogliby zakazać właśnie połowu ryb w takim miejscu, jeżeli by się okazało, że są tam jakieś faktycznie archeologiczne znaleziska. Dlatego, no według mnie, nie jest to tak w interesie tych właśnie rybaków, żeby wymyślać takie bajki i opowiadać o nich. Jednym z takich miejsc, na które chciałem zwrócić Waszą uwagę, jest indyjskie Mahabalipuram. Graham Hancock, kilkukrotnie cytowany na tym kanale książce, przedstawił notatkę z 1798 roku, napisaną przez pana Goldinghama, urodzonego w Londynie astronoma, architekta i geodety. W tej swojej notatce wspomniał o braminach, według których przybrzeżne fale zmyły ruiny niewiarygodnie wielkiego i potężnego miasta. Jeden z tych braminów, z którym ponad 200 lat temu rozmawiał Goldingham, Wspominał o swoim dziadku, który osobiście wielokrotnie dostrzegał w wodach oceanu pozłacane wierzchołki pięciu świątyń. Zgodnie z indyjską tradycją Bóg Wisznu w jakiejś nieokreślonej przeszłości odsunął od władzy Radzie tej prowincji, który miał być skorumpowany i okrutny dla ludzi, a zastąpił go szlachetnym, łagodnym i pełnym cudu prachladom. Później rządził jego syn, a po nim wnuk Bali to ten ostatni miał być założycielem tego wspaniałego miasta Mahab Mahabalipuram, co oznacza po naszemu Miasto Wielkiego Bali, albo nawet i Miasto Olbrzymiego Bali. Ta druga nazwa oczywiście, jak sami się domyślacie, no, mogłaby wskazywać na jego ogromny wzrost. Po jego śmierci władzę przejął syn Bana Banasrua, który również miał być określany jako olbrzym. Następnie miało dojść do jakiejś wojny, nie będziemy tutaj jednak zagłębiać się w ten temat, mimo że może być on równie ciekawy, ale nie jest to temat na ten dzisiejszy odcinek. Ostatecznie, po wojnie i upływie kolejnych lat, rozłoszczeni mieszkańcy nieba poprosili Boga Morza, aby zatopił to miasto, które śmie równywać splendorem ich siedzibom. Ten usłuchał ich i miasto zostało w mgnieniu oka pogrążone w morskiej otchłani, no i już nigdy nie podniosło się z ruiny. Podobne motywy o rozłoszczonych mieszkańcach niebios i z powodu ich zazdrości czy nienawiści nastąpił potop, no to można o tym słyszeć w wielu mitach w różnych rejonach świata. Południowo indyjskie miasto Mahabalipuran nazwane było również jako Siedem Pagód. Określenie to odnosi się do wierzenia, które było powszechne w Indiach, że w Mahabha Pilpuram była grupa siedmiu świątyń i innych budowli. Jednak w tamtym miejscu jest tylko jedna świątynia w pobliżu brzegu, ale nie ma żadnych śladów innych świątyń, dlatego właśnie świat naukowy no, brał to za kolejną legendę, którą należy zignorować, no, a według niej istniało tam przecież w przeszłości jeszcze sześć innych świątyń. Spójrzcie na tę, którą przetrwała do naszych czasów. Obecnie ludzie nazywają ją Shore Temple, ale według świątynnych inskrypcji jej oryginalna nazwa, a przynajmniej no ta, którą nazwę tam umieszczono, to Jalas Świątynia ta bywała już zalewana przez wodę, dlatego narzucano tam te wszystkie kamienie, żeby powstrzymać ten żywioł. No zakładam, że nikt tutaj nie budował tej świątyni w takich warunkach, no a wiemy przecież, że starożytni no mieli bardzo dużą wiedzę i nie chce mi się wierzyć, że zrobili taką gafę i zbudowali świątynię tak blisko linii brzegowej, że byłaby ona podmywana co jakiś czas. Bardziej prawdopodobne jest to, że powstała ona przed podniesieniem się poziomu mórz i oceanów, które pochłonęły pozostałe świątynie i pozostawiły tylko tą. Tutaj jeszcze muszę dodać, że przecież proces podnoszenia się poziomu wód nie zatrzymał się, dlatego nie jestem przekonany, że ten prowizoryczny wał z kamieni nie powstrzyma tego ogromnego żywiołu. Na samą świątynią, na samym brzegu widoczny jest kamień, który nosi ślady obróbki, jeżeli się mu dobrze przyjrzymy. Zakładam, że jest to pozostałość po jakiejś innej budowli. No, ale gdy spojrzymy na ten kamień od strony wody, no to wtedy już nie mamy żadnych wątpliwości, żadnych złudzeń i mamy stuprocentowe przekonanie, że ten kamień po prostu był dziełem ludzkich rąk, był obrabiany i była to część jakiejś budowli. Tutaj widzimy jeszcze kolejną ciekawą skałę, i jest to zapewne pozostałość po jeszcze jakiejś innej budowli. No, ale ile tam mogło ich być? Na to pytanie można nam odpowiedzieć słynny Marco Polo, który podróżował tamtędy jakieś 700 lat temu, no i z daleka miał widzieć 7 świątyń. O tych budowlach wspominał też w 1810 roku Robert Southey w swoim poemacie. Tutaj krótki fragment z tego poematu Klątwa kechamy. Ich złote szczyty w świetle południa błysnęło ponad ciemnozieloną głębią, która toczyła się pomiędzy. Widziano bowiem kopuły, pinakle i iglice spoglądające ponad morze. Jak wspominałem, był to fragment z poematu Klątwa Chemy, Roberta Southeya z 1810 roku. Wróćmy jednak teraz na ląd do tej świątyni, która tam jeszcze pozostała, przy brzegu. W okresie, gdy jest sucho, to w jednym miejscu właśnie w tej świątyni jest otwór w kształcie powiedzmy, że dziurki do klucza, który sięga bardzo głęboko w dół powierzchni ziemi i jest ponoć tam połączenie z wodami głębinowymi. Co ciekawe, to ponoć woda wydostaje się właśnie z tej konkretnej dziury. W pobliżu jest jeszcze inna dziwna struktura, która uważana jest za starożytne urządzenie do przewidywania tsunami. No jak wiemy, tsunami tamten rejon nawiedzało dosyć często, co jest nawet i potwierdzone naukowo, no i nawet w ostatnim przejść czasie za naszego życia również było tam bardzo potężne tsunami. Dodatkowo, w pobliżu znajduje się jeszcze inna dziwna struktura, która ma być ponoć starożytnym urządzeniem do przewidywania tsunami, które miało nawiedzać okolice stosunkowo często. Wewnątrz tego obrobionego kamienia widzimy wyrzeźbioną jakąś istotę, powiedzmy, że bóstwo z rybim ogonem. Według lokalnych mieszkańców, jeżeli woda dojdzie do szyi tej postaci, wyrzeźbionej właśnie w tym kamieniu, no to kapłan oszczerze wszystkich, żeby się ewakuowali, ponieważ w ciągu najbliższych 48 godzin może uderzyć tsunami. W 2002 roku do Puran wybrał się Graham Hancock wraz z hinduskimi badaczami z Narodowego Instytutu Oceanografii NIO oraz członkami brytyjskiego Naukowego Towarzystwa Poszukiwań SES która jest charytatywną brytyjską organizacją założoną w 1969 roku przez pułkownika Johna Blashforda Snella i jego współpracowników. Dodam jeszcze, że jest to najdłużej działająca organizacja, która zajmuje się badaniami naukowymi na świecie. Nurkowali oni kilkaset metrów od znajdującej się na brzegu świątyni i zanurzyli się na głębokość od 5 do 7 metrów. Niedługo po tych badaniach indyjscy badacze zorganizowali konferencję, na której poinformowali o odkryciu ruin budowli, które zajmują dosyć duży obszar. Naukowcy ogłosili, że świątynia, która znajduje się na lądzie, jest jedną z siedmiu legendarnych świątyń, a pozostałe sześć znajdują się zalane pod wodą od 5 do 7 metrów poniżej lustra wody. Indyjscy naukowcy przekazali, że drukowali tam w kilku miejscach i wszędzie znaleźli ruiny kamiennych budowli, murów, a także kamienne bloki w kształcie sześcianów i prostopadościanów, a do tego ogromną platformę z wiodącymi do jej środka stopniami wykutymi w skale. Powierzchnia tych wszystkich elementów pokryta jest morskimi organizmami. No a większość budowli uległa już poważnemu uszkodzeniu. Pod wodą znajduje się rozległa sieć murów, która sięga co najmniej kilometra w głąb zatoki bengalskiej. Wszystkie te budowle, to znaczy każda z tych budowli, zajmuje jakieś od 50 do 100 metrów kwadratowych, no i badacze oszacowali wiek budowli na jakieś 1200-1500 lat, no ale dokonali tego na podstawie identyfikacji kamiennej rzeźby, w której rozpoznali lwa, ale w tego właśnie typu miał być popularną rzeźbą właśnie w tamtym okresie, który podałem, zapanowania dynastii Pallava. Jednak uwagi do tego właśnie datowania ma inicjator tej całej ekspedycji badawczej, czyli Graham Hancock. Napisał on w swojej książce, że rzeźbę tę na żywo widział tylko on i jeszcze jego kolega. Pozostali nurkowie widzieli to tylko później na nagraniu wideo, no i Graham zarzuca im zbyt pochopne stwierdzenie, że jest to z pewnością lew. Hancock zwraca też uwagę, że głowa tej tak zwanej rzeźby ani trochę nie przypomina lewiej i może być też tak, że nie jest ona nawet fragmentem rzeźby. Z tego powodu datowanie tego znaleziska tylko i wyłącznie na podstawie właśnie tych informacji, czyli po prostu określenia tego, że ta rzeźba jest częścią jakiejś rzeźby lwa, to czysta spekulacja. Tym bardziej, że jeżeli przyjrzymy się jeszcze analizom komputerowym, które pokazują, jak podnosił się w przeszłości poziom wód i oceanów, no to wskazują one, że obszar ten, na którym znaleziono właśnie te świątynie pod wodą, został zalany jakieś 6000 lat temu. Oczywiście, jeżeli te analizy są poprawne, no to nie ma możliwości, żeby świątynie te powstały tam 1500 lat temu, jeżeli od 6000 lat jest tam taki wysoki poziom morza. Przeciwko temu datowaniu indyjskich badaczy jest jeszcze to, że na żadnym kamieniu, na żadnym znalezisku tam właśnie na dnie nie znaleziono jakiejkolwiek inskrypcji, która sugerowałaby, że właśnie powstało to za panowania dynastii Pallava, a ponoć wszystkie inne budowle, które oni faktycznie wznieśli, no to mają ogrom różnych właśnie różnego rodzaju inskrypcji, napisów i rzeźb. Oczywiście może być też tak, że te po prostu inskrypcje, które są tam wykonane, no to przykryły je jakieś stworzenia morskie, różne rośliny i tak dalej, ale badacze wykonali tam aż 40 nurkowań w ciągu trzech dni, no i starali się to jak najdokładniej miejsce właśnie przebadać. Kolejną sprawą jest to, że wszystkie budowle, które powstawały za czasów Pallava, no to były poza inskrypcjami ozdobione jeszcze rzeźbami. na no a te tutaj wykonano z prostych, surowych, prostopadłych bloków. Chodzi mi o to, że te budowle, które znajdują się na dnie tej zatoki, w koło Indii, no to są wykonane z surowych, prostopadłych bloków i nie są to właśnie takie kamienie wyrzeźbione, jak to wygląda w innych świątyniach, które powstawały właśnie w jakieś 1500 lat temu. W 2002 roku angielską pracę, ale i nie tylko Tom, objęła informacja właśnie na temat tego spektakularnego odkrycia. Dzięki wyśmiewanemu przez archeologów Grahamowi Hankakowi udało się sfinansować i zorganizować taką właśnie podwodną ekspedycję i potwierdzić, że przynajmniej te indyjskie legendy są prawdziwe, no i faktycznie wody pochłonęły tam wiele konstrukcji. Z drugiej strony archeolodzy twierdzą, że to nie jest żaden dowód na istnienie tam właśnie świątyń, a udowodniono jedynie, że kompleks Mahabalipuram był znacznie większy niż pierwotnie sądzono. Hancockowi podczas nurkowania towarzyszył również Monty Hals czyli major brytyjskiej piechoty morskiej i członek fundacji, o której wspominałem w tym odcinku. Wspominał on, że podczas swoich 17 lat nurkowania nigdy nie widział czegoś tak spektakularnego jak tam. To co zauważyli, to ogromne granitowe bloki mające nawet i 6 metrów wysokości, no a wokół nich widać było wiele mniejszych kamieni. To co zobaczyli mogło być świątynią, którą otaczały cztery mniejsze. Na temat tego nurkowania to będzie już wszystko, ale mam dla Was jeszcze kolejne ciekawostki związane z tym miejscem, ponieważ dwa lata później, bo w 2004 roku, we wschodnim wybrzeżu Indii, jak pamiętacie, uderzyło ogromne tsunami. Wody morskie cofnęły się wtedy prawie o pół kilometra, no a z dużej części plaży, właśnie tamtejszej plaży, zmyły warstwy piasku. Turyści i mieszkańcy, którzy widzieli to na własne oczy, wspominali później, że z wody wyłaniał się długi, prosty rząd dużych skał. Tsunami spowodowało również trwałe zmiany w kształcie linii brzegowej, no i w wyniku których na brzegu odkryto kilka zakrytych posągów i małych konstrukcji. Wody odkryły wtedy na przykład wyrzeźbionego w kamieniu lwa, a w innym miejscu znajdował się duży napis wykonany właśnie również w kamieniu. Najbardziej ekscytujące znalezisko miało miejsce jednak w miejscu zwanym Sala Pan Kupam, dość blisko tej wspominanej dzisiaj miejscowości Mahabalipuram, i odkryto tam pozostałości małej świątyni Muruga. No oczywiście oficjalni historycy wciąż nie są w stanie zaakceptować tego, że historia Siedmiu Pagod ma za sobą chociaż trochę prawdy, no i tak naprawdę nawet nie robią nic, żeby to chociaż w ogóle zweryfikować. Według ich założeń to jest ściema, to jest legenda i bajka, więc no, nie ma co tracić czasu i pieniędzy i swojej uwagi na tego typu badania. Jednak w kolejnym roku, bo w kwietniu 2005 roku indyjscy archeolodzy wraz z indyjską marynarką wojenną rozpoczęli badanie właśnie tamtych wód. Wykorzystali oni do tych badań technologię sonaru i za pomocą niej odkryli rząd dużych kamieni, które wcześniej właśnie przed tsunami widzieli ci wszyscy turyści. Ustalili oni, że była to część wysokiego niemal na 2 metry i długiego na jakieś 70 metrów muru. Odkryli również pozostałości dwóch innych zatopionych świątyń i jednej świątyni jaskiniowej w odległości jakieś 500 metrów od brzegu. Nie pasuje to co prawda idealnie do tych mitycznych siedmiu pagód, ale i tak wskazuje, że w Mahabalipuram znajdował się duży kompleks świątyń. A to przybliża trochę ten mit do rzeczywistości. Różnego rodzaju badania naukowe wskazują, że tamte okolice no, tsunami nawiedzało już w ostatnich tysiącleciach wielokrotnie. Dlatego możemy też założyć, że jeżeli było tam wcześniej więcej świątyń, no to równie dobrze mogły chociaż one częściowo zostać uszkodzone właśnie przez te ogromne różnego rodzaju tsunami, czy jakieś inne tam klęski żywiołowe. Indyjski archeolog Alok Tripathi, który brał udział właśnie w tych badaniach w 2005 roku, powiedział na łamach The Dimes of India, że Sonal zmapował wewnętrzne i zewnętrzne ściany dwóch wcześniej zalanych świątyń, jednak nie był w stanie powiedzieć, jakie funkcje pełniły te budowle. Podobnie zresztą jak przedstawiciel indyjskiej marynarki wojennej, również nie przedstawił żadnych swoich spekulacji na temat funkcjonowania tych budowli, ale dodał, że układ zatopionych struktur naprawdę ściśle odpowiadał obrazowi przedstawiającemu kompleks siedmiu pagód. Jeszcze inny indyjski archeolog, który właśnie brał udział w tamtych badaniach w 2005 roku, nawiązał do tego kamienia, o którym mówiłem, że odkryły go właśnie wody przed tsunami, a kamień ten miał zawierać jakieś inskrypcje. Napisy głosiły ponoć, że król Kryszna III zapłacił za utrzymanie wiecznego płomienia w konkretnej świątyni. Archeolodzy zaczęli wtedy kopać w pobliżu tego kamienia i szybko znaleźli strukturę kolejnej świątyni palawa. Do tego odkryli sporo monet i przedmiotów, które były używane w starożytnych hinduistycznych ceremoniach. Podczas swoich prac archeolodzy odkryli jeszcze fundamenty innej kolejnej świątyni z okresu Tamil Sangam, którą datowano na jakieś 2000 lat. Większość archeologów pracujących tam sądzi, że no, tsunami uderzyło gdzieś pomiędzy okresami Tamil Sangam i Palawa i miała zniszczyć starszą świątynię. Rozległe warstwy muszelek i innych właśnie szczątków oceanicznych, które tam znaleziono, no, potwierdzają niby tą właśnie teorię. Odkrycie, którego dokonano właśnie w Indiach, o którym dzisiaj mówiłem, potwierdza, że no, ignorowanie przez archeologów starożytnych mitów jest po prostu niepoważne i pokazuje, że ci alternatywni i wyśmiewani badacze historii mogą również dokonać jakichś niesamowitych odkryć albo naprowadzić na nie właśnie oficjalnych archeologów. W tym odcinku to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że i tym razem udało mi się przedstawić Wam coś ciekawego, co Was zainteresowało. A jeżeli się uda wszystko dobrze, no to najbliższy weekend pojawi się ciekawy odcinek na temat Egiptu, starożytnego Egiptu, na temat technologii, którą mogli wykorzystywać do podnoszenia jakichś ciężkich kamiennych bloków. Nie będzie to jakaś kosmiczna technologia, ale wydaje mi się, że jest to i tak ciekawy właśnie temat. Dlatego już teraz zachęcam Was do oglądania tego odcinka. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, no to kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych przyszłych odcinków. Dziękuję za wysłuchanie, cześć.